Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Łowca Pucharów Football Manager 2024. Czas podsumowań, czyli pogadamy sobie o tym, co wydarzyło się w bieżącym sezonie w Tottenhamie, pogadamy o tym sobie, co wydarzyło się w europejskiej piłce, ale też nakreślimy część planów, nie wszystkie, bo one pewnie też będą wynikały po trosze z tego, co wydarzy się w okienku transferowym. Ono będzie zmieniało rzeczywistość, natomiast pokażę Wam takie moje cele transferowe, które zebrałem przez ostatni rok na liście życzeń. Ale zaczniemy standardowo od Tottenhamu, chociaż nie. Zacznijmy sobie od Europy, bo to, co w Tottenhamie, będzie się wiązało na koniec z transferami, czyli będzie to takie creme de la creme tego odcinka. Liga Angielska, jak wiemy wszyscy, zakończyła się takim oto układem. Mistrzem jest Chelsea, na miejscu drugim Arsenal, na miejscu trzecim Tottenham, spada Bournemouth, Brentford i Norwich. Jedziemy dalej. Serie A. Serie A wygrywa Inter. Po tym jak Milan przerwał ich 5-letnią dominację, oni teraz wracają i znowu są najlepsi we Włoszech. Spada Sampdoria, Modena i Salernitana nisko, bo dopiero na miejscu 8 jest Roma. Co ciekawe, w Lidze Konferencji zagra Lecce, a drugie jest Lazio. To Lazio musi mieć, kurczę, potężny skład, skoro są na tak dobrym miejscu. Lee Street, Walijczyk. O! Ciekawy piłkarz. Tutaj się naprawdę można wielu rzeczy dowiedzieć. Jest też Polak, ale na liście transferowej. Dobra, nie wchodzimy już w szczegóły. Jeżeli chodzi o La Ligę wygrywa Real Madryt, tylko punkt przed Barceloną. Dalej Atletico, nasze ukochane, Sevilla, spada Espanyol, Las Palmas i Real Valladolid, a Dalsgaard zdobył 17 bramek. Mamy również Bundesligę, którą po raz trzeci z rzędu wygrywa Bayern Monachium z tym swoim super snajperem Edim Bośniakiem. Na miejscu drugim Lipsk, dalej Dortmund, Wolfsburg, a spada Hoffenheim i Greuther Fürth. No wiadomo, by było, że Ligę Francuską wygra PSG, ale nie, PSG na miejscu, uwaga, trzecim. Ligę wygrywa potężna Nicea. No i tu mamy jeszcze oczywiście Portugalię, w Portugalii wygrywa Benfica, jeżeli chodzi o Holandię, na miejscu pierwszym Feyenoord, to też zawsze cieszy. Mamy Turcję, którą wygrywa Besiktas, jeżeli chodzi o Ligę Grecką, tutaj jest Olympiakos, z którym mieliśmy przyjemność mierzyć się w finale Ligi Europy, no i Belgię wygrywa grupa mistrzowska Klub Brugge Anderlecht, dopiero na miejscu piątym. Tak wygląda rzeczywistość w ligach europejskich. Teraz europejskie puchary. Zaczniemy sobie od tego najmniej, powiedzmy, ważnego. Tu wygrywa Dynamo Kijów mecz zwycięski z Gent 2-1. Ligę Europę znamy. O, proszę bardzo. Ligę Europy znamy, Ligę Europy wygrywa oczywiście ekipa Tottenhamu, 1-0 z Olympiakosem, ciężki mecz, ale wygrany. No i słuchajcie, Liga Mistrzów, finał pokaże nam, z kim my rywalizujemy w Premier League. Nie tylko z najlepszymi ekipami w Anglii, ale również z najlepszymi zespołami w Europie. Chelsea ogrywa Arsenal 3-0. No i jak tu na miłość boską z takimi zespołami wygrywać w Premier League? Postaramy się to zrobić w kolejnym sezonie. Jednakowoż oczekiwania znowu nie są duże. Następny sezon mamy tylko i wyłącznie zakwalifikować się do Champions League. To nie jest dużo. To jest też mój cel, więc chyba sobie poradzimy. Ale to o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Więc tak wyglądają, słuchajcie, rozgrywki europejskie. Jeszcze taka tutaj ciekawostka, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Ekstraklasę po raz trzeci z rzędu wygrywa drużyna Lecha Poznań. Europejskie rankingi wyglądają w ten sposób. Polska jest na miejscu 15 i ma dwa zespoły w eliminacjach do Champions League. Oczywiście Anglia jest na miejscu pierwszym i tutaj absolutnie totalna dominacja. To jest 30 punktów więcej niż drugie Niemcy. Więc to jest miazga. Dwa europejskie puchary najważniejsze, czyli Ligę Europy i Ligę Mistrzów, znowu wygrywają angielskie zespoły, Tottenham i oczywiście londyńska Chelsea. Zerknijmy sobie jeszcze, jak już jesteśmy przy Polsce, na reprezentację. Co ta reprezentacja tutaj ostatnimi czasy
wyczynia. Grana jest Liga Narodów. Polska, jak pamiętamy, spadła z dywizji A, grała teraz w dywizji B, ale udało jej się szybciutko wypracować awans i to jest bardzo dobra wiadomość. Rozpoczęły się również eliminacje do Mistrzostw Świata przyszłorocznych i zwycięstwo z Islandią 2-0 na dobry początek. Jest tutaj oczywiście Dziemidowicz. Mamy 18-letniego Maćka. O, a mi jest potrzebny obrońca. Obserwujmy tego zawodnika, bo coś mi się tutaj wydaje, że będziemy mieli dość duży potencjał. West Ham go chce, Porto go chce. No to może być dobra opcja. Zobaczmy tego Maćka Stefaniaka, co z tego zawodnika może wyniknąć. Okej, fajna sprawa. Okej, wracamy teraz już do Tottenhamu, bo tutaj w tym sezonie działy się rzeczy znakomite. Reasumując, był to sezon bardzo udany. Był to sezon, gdybym miał go ocenić w skali 1-10 na 8, czyli właściwie wszystkie takie podstawowe cele zrealizowane. Jesteśmy w czołówce Premier League, wracamy tam po wielu, wielu latach, no i mam nadzieję, że za rok też będziemy się bili o tą pierwszą trójkę. Taki jest mój cel, a dobrze by było zahaczyć o mistrzostwo, jeśli się uda też o nie powalczyć. Chociaż jak patrzę na Chelsea i Arsenal, to nie jest jeszcze chyba nasz moment. No ale kto wie. Druga sprawa to oczywiście Liga Europy. Ligę Europy wygrywamy. Trzecia sprawa, FA Cup, finał przegrany z Manchesterem City 0-1, ale nie ma się absolutnie czego wstydzić. To był naprawdę dobry sezon. Jak porównamy sobie go do ostatnich sezonów Tottenhamu, to w tym momencie po prostu wracamy do czołówki. No i to co najważniejsze, czyli rekordowa ilość punktów dla Tottenhamu, czyli 81, bo jak zobaczymy sobie historię tego zespołu, no to oni nigdy tych 88 punktów nie ugrali. Nawet kiedy byli wicemistrzem Anglii w roku 2017, tych punktów mieli tylko 86. No tutaj już historia przedwojenna, to nie jest istotne. Także wykręciliśmy nieprawdopodobny wynik bramkowy również, bo ostatnio więcej niż 70 goli Tottenham zdobył, kiedy zajmował miejsce trzecie i drugie, czyli odpowiednio 74 i 86. Czyli znowu mamy powrót do przeszłości, znowu wyciągamy kapitalne rezultaty. No ale dobrze, skład i to, co ja widzę w przyszłości. Po pierwsze bramkarze. Jak widzimy, Oseyem Mensahem zainteresowane są Leicester i Brighton. Ja bym tego zawodnika nie oddawał, chociaż jemu się za rok kończy kontrakt. Jak wpłynie jakaś fajna oferta, to go sprzedam i poszukam po prostu drugiego rezerwowego. Natomiast numerem jeden oczywiście jest Daniel Schulz. Uratował nam w tym roku wiele spotkań. Kapitalnie wyglądał, jeżeli chodzi o jego analizę i grę na bramce. No, to jest jeden z najlepszych bramkarzy Premier League, tak? Tutaj to widać. Broni najwięcej strzałów, skutecznie broni te strzały. To jest fantastyczna sprawa. Super, że go mamy i mam nadzieję, że będziemy dalej z jego usług mogli korzystać. Dalej słuchajcie, środek obrony, no bo będziemy grali ustawieniem za rok prawdopodobnie mniej więcej takim, no czy tu będzie defensywny pomocnik, czy ofensywny pomocnik, czy będą grali linią trzech zawodników w środku, to jeszcze zobaczymy. Natomiast ustawienie będzie 3 wahadła, 3 w środku pomocników, przepraszam. Nie wiem jeszcze w jakim tutaj ustawieniu. No i 2 albo 1 napastnik. Wtedy zrobi się 4 w środku pomocników, tak? Czyli jakby skracając to do jednego zdania, gramy w kolejnym sezonie bez skrzydłowych. Skrzydłowymi będą wahadłowi, którzy będą mieli wędrować bardzo wysoko pod pole karne przeciwnika. Więc jeżeli chodzi o środek obrony, Karamoko, nasz nowy nabytek, kapitalny sezon, z tego piłkarza też należy być zadowolonym mega. No to są bloki, przede wszystkim cała reszta to jest taka ligowa naprawdę dobra statystyka, więc tutaj też absolutnie nie mamy nic mu do zarzucenia. Wiadomo, można by było mieć lepszych obrońców, ale na razie zostajemy z tym, co mamy. Drugim obrońcą jest Lenny Yoro, 27-letni zawodnik. Też oczywiście jesteśmy zadowoleni z tego, jak on gra. 7-14, 7 bramek po stałych fragmentach. Super sprawa, dołożył coś dodatkowego. No i Roman Alves, którego pozyskaliśmy
którego pozyskaliśmy z Saint-Étienne za 50 milionów euro, również nas nie zawiódł. Przez dużą część sezonu był jednak kontuzjowany. O tym trzeba pamiętać. Na ławce pozostaną wciąż i standardowo tacy zawodnicy jak Martin Wittig. Raczej nie będę chciał go się pozbywać, chyba że znowu przyjdzie jakaś oferta powyżej 15 milionów, to wjedzie jakiś młody zawodnik, o tym też zaraz pogadamy. Mamy tutaj również Marcosa Zaratę, 23-letniego Argentyńczyka i znowu, jeżeli wpadnie oferta, sprzedajemy, bierzemy kogoś młodego. Jeżeli nie, zostaje z nami. No i chyba jeżeli chodzi o środkowych obrońców, to by było na tyle. Wahadełka, fajna sprawa. Dobrze by było się pozbyć Jordana Roszy, tego Chilijczyka. Ja go chyba na razie na listę nie będę wystawiał, ale jak to zainteresowanie zniknie i nie będzie ofert, to i owszem. Nie wystawiam na listę, bo wtedy jakby ta cena za tego zawodnika może automatycznie zmaleć, więc poczekam na jakieś oferty, jak ich nie będzie, to wtedy go wystawię. Wiadomo, że na prawej stronie mamy dwóch takich piłkarzy, którzy ze sobą cały sezon rywalizowali. Jest Gerson Locadia, wielki holenderski wonderkid, reprezentant kraju, 3 bramki, 4 asysty, no i oczywiście młodziutki Anglik Pete Duerhist, 3 bramki, 9 asyst, czyli tutaj można by było sądzić, że wyglądał troszeczkę lepiej i ta rywalizacja w następnym sezonie będzie podobnie wyglądała. Strona lewa, no tutaj mamy Destiniego Udogie i sądzę, że on jeszcze sezon 2 może pograć, chyba że znowu będzie oferta, to nie zawaham się go sprzedać. No i oczywiście Joel Hato, który zagrał mniej spotkań, ale 2 bramki i 3 asysty, Udogi 8 asyst i 2 gole. Na razie to pozostaje, ale też będę szukał lewego obrońcy pod rywalizację ewentualnie z którymś z tych zawodników. Także tutaj jeszcze wszystko się rozstrzygnie. Środek pomocy, no tu jakby mamy największą konkurencję, prawda? Czyli niezawodny, defensywny pomocnik, nasz przecinak taki troszeczkę, Michel Teixeira, którego kupiłem za 80 milionów z Oser i dobrze się spisał, bramka, 4 asysty, ale on ma głównie rozbijać akcje rywali. Mamy tutaj oczywiście Teoklitosa Kajafasa, który jest takim mocnym rezerwowym i pewnie takim rezerwowym też pozostanie na kolejny sezon. 2 bramki, 6 asyst, też super. No Angel Vargas, wiadoma sprawa, odchodzi do Nantes za miesiąc. Dokładnie za miesiąc. Mamy tu również defensywnego Joe Hilla. Też, jeżeli nie będzie transferu wychodzącego, to ten zawodnik zostaje z nami i będzie pełnił rolę mocnego rezerwowego. Louis Bent, co do niego mam ogromne oczekiwania. Już w tym sezonie ten 19-letni piłkarz zdobył 3 bramki i zanotował 7 asyst. Super sezon wykupionego za jedyne 43 miliony euro z Manchesteru. Ja myślę, że wielki talent, wielki, wielki talent i będę na niego stawiał w kolejnym sezonie. Koen Hendricks, to taki nasz pewnie wieczny rezerwowy i znowu, jeżeli nie będzie transferu, no to takim rezerwowym pozostanie. Dalej mamy Chrisa Bixa i na niego też bardzo mocno liczę. Może nie jeszcze jako zawodnika pierwszego zespołu, ale na pewno liczę na to, że on będzie się dalej rozwijał, że on będzie piłkarzem, który będzie notował stały progres. Jego kupiliśmy, pamiętamy, za 37,5 miliona z Nottingham Forest. Dalej jeszcze na środku mamy oczywiście Floriana Wirca, który też tutaj będzie tym dyrygentem. Pamiętamy, przychodzi do nas Diego Garnal, chyba on się nazywa. Granel, przepraszam, z Villarreal. No i obok Wirca oraz Benta to będzie numer jeden, jeżeli chodzi o środek pomocy. No i tutaj właśnie, będziemy przechodzili na zupełnie inne ustawienie. W związku z tym, bardzo niechętnie, ale jednak muszę pozbyć się tego zawodnika, który nazywa się Juan Fanjul. W tym momencie wystawiam go na listę transferową. Zobaczymy, czy będzie jakieś zainteresowanie. Podobnie niestety będę musiał uczynić z Emilim Muniesą. To też jest fantastyczny zawodnik, ale też będę chciał tego piłkarza sprzedać. Zobaczymy, czy w ogóle jakiekolwiek zainteresowanie będzie. Będziemy tą cenę systematycznie obniżali, no bo wiadomo, że nie ma sensu ich trzymać, tak? Muniesa zarabia prawie 2 miliony euro miesięcznie. Jeżeli chodzi o Fanjula, on zarabia troszkę mniej, ale ogólnie pozbylibyśmy się 2 milionów euro
nadpłaty. To by była fantastyczna sprawa. Bakero zostaje z nami, bo będziemy grali na dwóch napastników, więc albo Bakero, albo Sandoval będą grali obok Esposito. Bakero w tym roku 15 bramek, 9 asyst, Sandoval 19 bramek, 9 asyst, Esposito 27 bramek, 5 asyst. Kapitalne liczby. Także tutaj absolutnie ze wszystkich tych zawodników jesteśmy zadowoleni. Gnonto też bym wolał, żeby on odszedł, szczerze powiedziawszy, i poszukać sobie młodych następców. No i tu mamy jeszcze Alberta Colwilka, któremu kończy się kontrakt za rok, ale też raczej będę chciał tego zawodnika sprzedać. Więc będą zmiany w Tottenhamie, będzie się wiele działo, będzie na pewno sporo ciekawych rzeczy, ale jak mówię, na ten moment ten skład będzie wyglądał w ten sposób, że na bramce będziemy mieli Schulza, w obronie Karamoko, Leny Joro, Alves, na wahadłach Dürrhys albo Lokadia, który też może grać tutaj, na tej stronie Destiny Udogie, w środku Diego, Wirtz oraz Bent, Jezu, na pamięć znam. No i z przodu wiadomo Esposito i z nim będzie ktoś biegał, albo Bakero, albo Sandoval. A teraz zobaczmy, jakie mamy opcje transferowe, bo tych transferów będziemy na pewno kilka potrzebować. Nie mamy dużo pieniędzy, bo mamy tylko 120 chyba milionów, tak, euro, ale to będą młodzi zawodnicy, pewnie część na raty rozłożymy, więc tutaj nie powinno być aż tak źle. Moim numerem jeden, jeżeli chodzi o transfer, jest nie Anglik niestety, bo takich nie ma, jeśli chodzi o napastników, albo ja nie mogę znaleźć, ale 17-letni Duńczyk, Thomas Vecze, którym interesuje się Bayern Monachium i RB Lipsk. I w tym momencie ja będę chciał... Oj! Aha! Więc będziemy tu musieli poczekać prawdopodobnie jeszcze trochę. Natomiast, zupełnie tego nie zauważyłem, ale mam jeszcze opcję numer 2 i to jest 17-letni Jérôme Michaud, Francuz z Paris Saint-Germain. Tylko pytanie jest, czy oni by go chcieli sprzedać. Nad tym muszę jeszcze w takim razie pomyśleć, bo mój plan był zupełnie inny. Obserwuję jeszcze dwóch napastników, to jest Rob Brain, 22-latek z Watford, tylko że on już prawdopodobnie będzie chciał grać jako zawodnik podstawowy. I oczywiście Oli Davis Payne, Gilson Brito Atletico. No dobrze, więc z napastnikiem jeszcze poczekamy, jeszcze będę szukał tego zawodnika, który będzie tu ewentualnie mógł przejść do Tottenhamu, ale jeśli chodzi o obronę, to tutaj też mam kilku takich faworytów. Takim numerem jeden jest Daniele Janelli z Milanu, który może grać i na prawej, i na lewej stronie. On by mi się tutaj na pewno bardzo mocno przydał, dlatego że no, gramy na czterech frontach, prawda? I to już będzie Liga Mistrzów. Zobaczcie, tutaj jednak mała kwota ewentualnie transferów wchodziłaby w grę. Zobaczmy, czy udałoby się tego zawodnika kupić za gotówkę 10 milionów euro i kolejne 10 na przykład rozłożyć sobie na raty, prawda? I to by było właściwie jak za darmo. Troszeczkę więcej trzeba dołożyć. No to dajmy te procenty, bo te procenty zawsze są dobre, 20%, i zobaczymy, czy taką ofertę Milan zaakceptuje. Drugim takim moim faworytem jest Simon Jones. To jest oczywiście młody piłkarz, on ma przyzwoitą tą prawą nogę i bardzo mocną lewą. Mógłby też biegać na wahadle, ale jakbyśmy pozyskali Daniele Janelliego, to jest Anglik, to jest bardzo ważne, bo to jest Anglik, oczywiście wychowanek Milanu, ale Anglik mimo wszystko. Natomiast ja bym chciał tutaj jeszcze pomyśleć ewentualnie o środkowym obrońcy i chodzi mi po głowie 19-letni obrońca z Derby County, który nazywa się Elliot Kidner. Też tutaj nie byłoby zbyt dużo pieniążków trzeba za niego zapłacić, bo innej opcji już, jeżeli chodzi o Anglików, nie mam w obronie. Chyba że ten właśnie Simon Jones, ten Walijczyk, ale chyba bym wolał typowego środkowego obrońcę, bo on może nam się przydać. Jak to by wyglądało? No to w zasadzie mielibyśmy zawodnika, który ma może duży potencjał, może nie, tego nie wiemy, ale myślę, że na ławkę mógłby taki zawodnik powędrować. Tutaj się muszę zastanowić bardzo mocno nad tym piłkarzem i tego napastnika, kurczę, znaleźć. Czyli my byśmy potrzebowali tak naprawdę środkowego obrońcy ewentualnie, gdyby Wittig odszedł, najlepiej młodego środkowego obrońcy, potrzebowalibyśmy jakiegoś zawodnika, który mógłby biegać i po prawej, i po lewej stronie, w razie czego na wahadle, no bo mówię, sezon długi i na pewno ponad 60 meczów trzeba rozegrać.
No i na pewno napastnika. I na pewno napastnika, który gdzieś tam walczyłby z Carlosem Baquero i Sandovalem o miejsce obok Francesco Pio Esposito. Czyli tutaj by trzeba było poszukać jeszcze trzy nowe nazwiska. No bo nie mamy nikogo w młodzieżowych drużynach. Tam nabór juniorów był fatalny, dlatego nawet wam o tym nie wspominałem. Ale właśnie tutaj ten Simon Jones, gdyby on był, kurczę, troszkę wyższy, to byłoby fajnie. Ja bym go wziął. On ma dopiero 17 lat. Duży potencjał. Jaka tu by ewentualnie była kwota? Też niedużo. 17 milionów. Chyba go wezmę. Chyba go spróbuję pozyskać. 17 milionów dyszka i spróbujmy na raty rozłożyć kolejne, znowu 10 powiedzmy, prawda? O! I to by się mogło udać. Troszkę to zmniejszmy. Dodajmy procent. Procent bardzo fajny. Każdy go lubi. Tutaj w ten sposób. Czyli wyszłoby 33,5 miliona. To niedużo. Możemy się zgodzić. To by była dobra opcja. To znowu jest zawodnik wychowywany w Anglii i to jest Walijczyk, to jest Brytyjczyk. Więc fajna sprawa. Jak mówiłem, ja bym chciał troszkę ten skład, powiedziałbym, no, na tory angielskie czy brytyjskie sprowadzić, tak? Stąd te moje opcje Janelli, właśnie Anglik, i stąd właśnie też Simon Jones. No wiadomo, Diego to Hiszpan i napastnik też być może będzie spoza Wysp Brytyjskich. No ale z kolei pozbędziemy się dwóch Hiszpanów, czyli Fanjula i Muniesy. Mamy tego Bigsa, jeszcze młodego Anglika. Tak to na teraz wygląda, no ale wiadomo, że może być więcej tych rotacji, jak się uda posprzedawać, szczególnie tego Fanjula, Muniesę i tak dalej. No to będzie to zupełnie inaczej wtedy wyglądało. Pewnie Baquero nie będzie zadowolony, że mu sprzedajemy ziomków z Hiszpanii, ale wolę stawiać na angielskich zawodników ewentualnie. No i nie wiem, co z tym bramkarzem. Może być tak, że Osei Mensah odejdzie, a sobie kogoś innego sprowadzimy. No bo jak mówię, zawodników z potencjałem, no jest ten Damian Jarczak, który był wypożyczony do Leicester, ale tam praktycznie nie grał wcale. Tutaj już nie ma dobrych zawodników. W U18 też próżno szukać zawodników z dużym potencjałem, także tu akurat jest wielka, wielka bieda. No więc tak to wygląda, słuchajcie, i tak to będziemy próbowali rozegrać kolejny sezon. Mój cel to utrzymanie tego miejsca trzeciego, ale jeżeli pojawiłaby się okazja, to walka o miejsce drugie lub pierwsze. No prawda jest taka, że gdybyśmy nie zawalili trzech meczów zremisowanych, tych na przykład z Bournemouth, albo Hull City, albo Watford, to mielibyśmy tyle samo punktów co Chelsea. Pewnie różnica bramek byłaby gorsza, ale mimo wszystko mielibyśmy powyżej 90 punktów. Fajnie by było powyżej 90 punktów zrobić w kolejnym sezonie, ale mówię, to będzie nowa taktyka, to będzie troszkę inne ustawienie. Będziemy grali trójką, w środku, tylko nie wiem jeszcze w jakim ustawieniu, będzie to pewnie zależało od przeciwnika. Czy tu będzie ofensywny pomocnik pomagający napastnikom, czy bardziej defensywny pomocnik, no to jeszcze zobaczymy. Natomiast mam pewne tutaj pomysły, mam pewną wizję, projekcję na cały ten kolejny sezon. Zobaczymy, jak to się poukłada. Już mam dwa mecze we Włoszech na takim małym zgrupowaniu z Frosinone i z Padową. Ale wiadomo, tych meczów towarzyskich będzie na pewno więcej. Więc dziękuję wam dzisiaj za ten odcinek. Spotkamy się pewnie gdzieś koło lipca, żeby o tych transferach sobie pogadać troszkę więcej i już powoli nakreślać pierwszy skład Tottenhamu. Dziękuję, pozdrawiam, dużo, dużo zdrówka. Widzimy się w sezonie 2033-2034. Ach, to będą rozgrywki już takie mocne, bo znamy tą ligę angielską trochę już z tego sezonu. Wiemy, kto mocny, kto słaby, ale też poznajemy jeszcze mocniej naszą drużynę. Więc na pewno tutaj powinniśmy być mocniejsi, chociażby przez ten transfer Diego. Więcej gwiazd bym się nie spodziewał, bo chyba nam nie potrzeba. No chyba, że sprzedamy Fanjula i Muniesę za łączną kwotę 200 milionów, no to wtedy może pozwolimy sobie na jakiegoś kozaka. Ale to wszystko obserwujcie. Zapraszam na kolejny odcinek, a za ten dziękuję. Dużo zdrówka. Cześć!